Spada przeciętna długość życia w Polsce. Niebezpieczne sytuacje ze zmianami płci. Następnie co nieco o Polaku, który jest odpowiedzialny za ChatGPT. A na koniec temat odcinka: stare samochody nie wjadą do centrów miast. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jakiś czas temu zrobiliśmy sondę uliczną, w której pytaliśmy się ludzi w Warszawie, czy byliby za tym, żeby samochody nie miały prawa wstępu do centrów polskich miast, a głównie oczywiście do Warszawy. Wcześniej już takie doniesienia pojawiały się z Krakowa, że tam też będzie taki problem z dojeżdżaniem. W każdym razie, jeśli chcecie zobaczyć, co warszawiacy mieli na ten temat do powiedzenia, no to koniecznie kliknijcie link w opisie i przypiętym komentarzu, jak możecie się spodziewać. Wypowiedzi były naprawdę zróżnicowane, zarówno jedni byli za, inni byli przeciw. Jeśli chcecie poznać ich opinie, dość zabawne często, zapraszam serdecznie. Linki w opisie, raz jeszcze przypominam. A teraz idziemy z pierwszym tematem. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie... Polacy żyją coraz krócej. W niektórych powiatach wyniki są zatrważające. Statystyczny Polak żyje 74 lata, Polka 81 lat, ale są miejsca, w których średnia długość życia jest znacznie krótsza. W raporcie Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, 2022 rok, opublikowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, czytamy o niespotykanym od czasów wojny skróceniu długości życia Polaków. Co szokujące są powiaty, w których średnio życie mężczyzn skróciło się aż o ponad 4 lata. Okazuje się, że mężczyźni żyją najdłużej w środkowo-zachodniej i południowej części kraju. Najkrócej natomiast, bo zaledwie od 68 do 70 lat na krańcach zachodnich i wschodnich oraz w centralnych powiatach. Sprawa z kobietami wygląda nieco inaczej. Najdłuższa oczekiwana długość życia pań dotyczyła wschodniej i południowej części Polski. Najkrótsza, bo tylko od 77 do 78 lat, w powiatach zachodniej i centralnej części kraju. Najgorzej sytuacja jawi się w powiecie kamieńskim, gdzie średnia oczekiwana długość skróciła się o 4,27 roku. Z drugiej strony są miejsca, gdzie życie mężczyzn się nieco wydłużyło, jest to powiat proszowicki. Z najnowszego raportu GUS wynika, że za ogromny spadek przeciętnej długości życia Polaków po 2020 roku w głównej mierze odpowiedzialna jest pandemia. Niestety nie tylko. Nieodpowiednia opieka lekarska, kolejki do poradni i choroby pokoleniowe robią swoje. W ciągu tych 80 lat dużo się wydarzyło. Skończyłeś liceum i studia. To zajęło ci około 15 lat. Potem wybrałeś kolejny kierunek. Jak dalej można przeczytać, nie ma co ukrywać, Polska na tyle innych krajów, jeśli chodzi o średnią oczekiwaną długość życia, wypada wyjątkowo słabo. W przypadku mężczyzn średnia 74, zajmujemy dopiero 29 miejsce spośród 36 krajów Europy, za nami jest jedynie Serbia, Czarnogóra, Rumunia, Węgry, Bułgaria oraz Litwa i Łotwa, czyli wiadomo, z jakiego kierunku te kraje. Panie wypadają nieco lepiej, 81,8 lat, zajmując 24 miejsce. Czy raporty ulegną zmianie w najbliższym czasie? Tego nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że nasza długość życia znacznie wzrośnie. Nic dziwnego, że Polska stoi w obliczu kryzysu średniej długości życia. Zaskakujące jest jednak to, jak zła jest ta sytuacja obecnie, ponieważ w niektórych regionach średnia długość życia mężczyzn spadła o ponad 4 lata. Jest to katastrofa. Smutny stan rzeczy, kiedy pozostajemy w tym z takimi krajami jak Serbia czy Bułgaria pod względem tego, jak długo możemy żyć. Ale jeszcze bardziej przygnębiające jest to, że głównym winowajcą tego kryzysu jest ponoć C-19, a nie przypadkiem zrzucamy winę na wirusa zawsze od tak, a to nie jest tak, że to szpitale nie przyjmowały pacjentów i nie mogli się rehabilitować, ci, którzy mieli choroby przewlekłe, nie byli odpowiednio leczeni. Do tego tragicznego trendu przyczynia się również nieodpowiedni system opieki zdrowotnej, długi czas oczekiwania na wizyty, odziedziczone problemy zdrowotne, które również nie są odpowiednio zaopiekowane. Ale nie, teraz możemy wszystkie problemy gospodarcze zrzucać na Putina, a wszystkie zdrowotne na COVID. Proszę bardzo, jakie to proste. Polska zawsze była czymś w rodzaju takiego chorego człowieka w Europie, ale te statystyki jasno pokazują, że pilnie potrzebujemy jakiegoś lekarstwa i wcale nikt chyba się nie kwapi do tego, żeby cokolwiek nam
tutaj zaoferować. I nie jest to tylko kwestia zażycia lekarstwa w formie, nie wiem, zastrzyku. Wymaga to całkowitej przebudowy naszego systemu opieki zdrowotnej i zmiany podejścia do zdrowia i dobrego samopoczucia społeczeństwa. W przeciwnym razie nadal będziemy w Europie takim pariasem życiowym, a jeśli chodzi o to, jak długo możemy żyć, i jest to dość smutne dziedzictwo, które ktokolwiek z nas chciałby zostawić, więc dobrze by było iść w tym kierunku, żeby ta opieka zdrowotna przede wszystkim działała. Następny temat. W lipcu 2012 roku Lana po raz pierwszy wystąpiła publicznie jako kobieta po zakończonej operacji zmiany płci. Adam Graham wykorzystał dwie kobiety, a po tym, gdy został aresztowany, rozpoczął proces zmiany płci. Teraz ma 31 lat. Nazywa się Isla Bryson. Za około miesiąc może trafić do żeńskiego więzienia, gdzie w celi będzie z innymi skazanymi. Żona gwałciciela przekonuje, że wymyślił transseksualność, by otrzymać łagodniejszy wyrok, i ostrzega, że może dopuścić się kolejnych gwałtów. Przypadek Grahama Bryson wzmógł kontrowersję wokół szkockiej ustawy pozwalającej na prawną zmianę płci na podstawie własnej deklaracji. Sąd w Glasgow orzekł, że 31-letnia Isla Bryson jest winna dwóch gwałtów na kobietach, których dokonała w 2016 i 2019 roku jako mężczyzna Adam Graham. Według mediów Bryson obecnie prawdopodobnie przebywa w kobiecym więzieniu Stirling w indywidualnej celi. Ogromne kontrowersje budzi jednak to, że po ogłoszeniu wymiaru kary, co nastąpi za miesiąc, miałaby odsiadywać wyrok w normalnej celi z innymi więźniarkami. Według własnej relacji Graham zaczął podejrzewać, że jest osobą transseksualną w wieku 4 lat, lecz proces zmiany płci podjął dopiero w 2020 roku, już po tym jak został aresztowany. Proces ten nie został jeszcze zakończony, nadal przechodzi kurację hormonalną, a operację ma dopiero w planie. Jednak twierdzenia o odczuwanej od dawna transseksualności podważa jego żona, z którą rozmawiał dziennik Daily Mail. Shaunae Graham powiedziała, że jej mąż nigdy nic nie wspomniał, że czuje, by był w niewłaściwym ciele, i cały jego rzekomy transseksualizm jest jedynie próbą dostania łagodniejszego wyroku i trafienia do lżejszego, kobiecego więzienia. Istnieje ryzyko pojawienia się pierwszych niepożądanych reakcji organizmu. Może to być wysokie ciśnienie krwi, zwiększenie masy ciała. Ostrzegła też, że Graham Bryson może tam dokonywać kolejnych wiadomo czego, bo leży to w jego naturze. Pierwszego dopuścił się niedługo po ślubie. Sprawa ta jest teraz wskazywana jako przykład, do czego może doprowadzić ustawa o uznaniu płci, którą pod koniec grudnia przyjął szkocki parlament, jeśli weszłaby ona w życie. Dokument przewiduje, że do prawnej zmiany płci nie będzie już potrzebne orzeczenie lekarskie o dysforii płciowej, czyli niezgodności płci biologicznej z odczuwaną, lecz wystarczy do tego własna deklaracja. Zaś minimalny okres życia z dysforią potrzebny jest do uzyskania prawnej zmiany płci obniżony będzie z 2 lat do 3 miesięcy. Czyli zaraz dojdziemy faktycznie do czegoś takiego, że przecież jak na przykład w Polsce mamy inny okres, inną datę przejścia na emeryturę, no to ja też mogę sobie zmienić płeć na moją deklarację i będę szybciej emerytem i dostawał emeryturę z ZUS, tak? Mogę w ogóle sobie określić w takim razie może nie tylko płeć, ale i wiek. Ja się czuję jak 70-latek, czemu ja już nie dostaję emerytury? Przecież to jest jakaś paranoja. Przypadek tego Adama Grahama, który po zrobieniu tego, co zrobił, rozpoczął proces zmiany płci, wzmaga naprawdę kontrowersje wokół tej szkockiej ustawy, która pozwala na coś takiego na podstawie jedynie deklaracji. Mógł zadeklarować, że jestem, nie wiem, psem i zamkną mnie w schronisku? Ten przypadek jest ostrzeżeniem dla wszystkich, że takie traktowanie zmiany płci może być bardzo niebezpieczne i trzeba zadać sobie pytanie, czy nie idzie to już teraz zbyt daleko. Analogiczne historie pokazują, że zawsze byli ludzie, którzy próbowali wykorzystywać takie sytuacje dla własnych korzyści. Przykładem może być król Henryk VIII, który rozwiódł się z pierwszą żoną tylko po to, żeby mieć innego potomka, a potem zmienił religię, by dalej móc się rozwodzić. Innym przykładem jest historia przestępcy, który udawał, że jest psychicznie chory, by uniknąć kary za swoje przestępstwa w Stanach Zjednoczonych, i to całkiem ostatnio, bo w obu tych przypadkach ludzie korzystali z sytuacji, jaką dawało im prawo, by uzyskać swój cel, nie martwiąc się o konsekwencje dla innych, a prawo im na to niestety zezwala. W przypadku tego Grahama Brysona, czy kogo tam, jego żona twierdzi, że cała ta historia z transseksualizmem
jest tylko próbą dostania łagodniejszego wyroku i trafienia do lżejszego kobiecego więzienia. No i ostrzega też, że może tam dokonywać kolejnych takich aktów, co jest bardzo niebezpieczne dla innych więźniarek. Jest to przykład, do czego może doprowadzić ustawa o uznaniu płci na deklarację, jeśli będzie ona nadużywana przez ludzi, którzy chcą wykorzystać sytuację do swoich korzyści. Dlatego ważne jest, aby zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo obywateli, wymyślając nowe prawo. Write me a 2,000 word essay on artificial intelligence. There you go. Welcome to this tutorial on how to use ChatGPT, the revolutionary AI chatbot created... Medalista Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, absolwent Politechniki Paryskiej, doktorant na Uniwersytecie Nowojorskim, badacz sztucznej inteligencji w Google Brain i Meta AI, współzałożyciel OpenAI. Tak, to Wojciech Zaremba z Kluczborka. Rozwój sztucznej inteligencji i technologii jako takiej utożsamia się z Doliną Krzemową oraz krajami Azji Wschodniej. Jednak zachwycający świat ChatGPT, piszący sam o sobie GPT-3 oraz OpenAI rozwijająca te i inne modele sztucznej inteligencji swój początek częściowo biorą w Kluczborku. To właśnie z Kluczborka pochodzi jeden z założycieli OpenAI, Wojciech Zaremba. W 2015 roku wraz z Samem Altmanem, Elonem Muskiem oraz trójką inżynierów założył firmę obecnie przodującą w rozwoju sztucznej inteligencji, której możliwościami zachwycają się tak naukowcy, jak i internet. Wojciech Zaremba urodził się w 1988 roku w Kluczborku w województwie opolskim. Od najmłodszych lat przejawiał pasję do matematyki i nauk przyrodniczych, a realizował ją poprzez małe laboratorium, które stworzył w domowej piwnicy. Na kółko chemiczne zapisał się w drugiej klasie szkoły podstawowej, choć ówcześnie według programu nauczania nauka podstaw chemii zaczynała się w pierwszej klasie gimnazjum, 4 lat później. Zaremba uzyskał aż 2 tytuły magistra w dziedzinie matematyki, a po drodze uzyskał również stypendium doktoranckie Google w ramach programu North American Google PhD Fellows. Stypendium pozwoliło mu na studiowanie informatyki na Uniwersytecie Nowego Jorku, a pracę doktorską poświęconą uczeniu maszynowemu obronił w 2016 roku. Co ciekawe, doktorat zajął mu jedynie 2,5 roku, standardowo doktorat na nowojorskiej uczelni zajmuje 5 lat. Zaremba swe doświadczenia jako inżynier sztucznej inteligencji rozwijał jako stażysta w NVIDIA, a następnie w Google Brain oraz Meta AI. Zarówno Google Brain, jak i Meta AI są ośrodkami badawczymi, a praca w nich pozwoliła na jednoczesną pracę naukową i publikowanie artykułów, które według bazy Google Scholar zostały cytowane prawie 50 tysięcy razy. Wiedzę i umiejętności zdobyte w ośrodkach badawczych przekuł w dzieło w 2016 roku, stając się jednym ze współzałożycieli StartAPU OpenAI. Jak mówi Zaremba, celem OpenAI jest rozwijanie sztucznej inteligencji dla dobra ludzkości. OpenAI równocześnie rozwija kilka projektów, a główną rolą Zaremby w firmie jest kierowanie zespołem odpowiedzialnym za przetwarzanie języka naturalnego oraz nadzorowanie projektu badawczego Codex. Allows you to generate conversational text to any questions you might have. It can even code for you. In this video, I'll be showing you how to set up an account and how to use it, because there's two different ways that you can use. W dzisiejszych czasach, kiedy mówi się o sztucznej inteligencji i rozwoju, no to przede wszystkim kojarzy się to z krajami, nie wiem, Azji Wschodniej czy Doliną Krzemową. Tymczasem wszyscy nie zdają sobie sprawy, że jednym z założycieli OpenAI, która zrewolucjonizowała teraz rynek na całym świecie, jest Polak Wojciech Zaremba. Gratulacje. Oczywiście to nie pierwszy raz, kiedy Polacy dają się poznać jako wybitni specjaliści w dziedzinie nauki i technologii. Warto przypomnieć choćby o takich postaciach jak Maria Curie-Skłodowska, która jako pierwsza kobieta otrzymała Nagrodę Nobla, czy też o... który jako pierwszy Polak poleciał w kosmos. Niestety często sukcesy Polaków są wykupywane przez zagranicznych inwestorów lub niszczone przez brak odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, a inne kraje zupełnie inaczej podchodzą do takich inwestycji. Przykładem takiego przypadku jest choćby historia polskiego radia. Pierwsze radia na świecie powstały w Polsce, jednak brak odpowiedniego wsparcia ze strony rządu sprawił, że inne kraje szybko przejęły tę inicjatywę w tej dziedzinie i niestety nie jesteśmy uznawani teraz tak ogólnonarodowo jako potentaci tego. Jednak Wojciech Zaremba pokazał, że nawet z małego miasta w Polsce można osiągnąć wielki sukces. Miejmy nadzieję, że jego przykład zostanie naśladowany przez kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy marzą o karierze w dziedzinie nauki i technologii, ale nie tylko. Naprawdę szczere gratulacje. Następny temat.
1 lipca 2024 roku w stolicy zacznie działać strefa czystego transportu. Do centrum nie wjadą diesle mające więcej niż 18 lat oraz auta benzynowe mające więcej niż 27 lat. Jesteśmy przekonani, że jest to dobra droga, żeby wprowadzić strefę, do której wjazd tymi najbardziej trującymi samochodami będzie zakazany. Plan jest rozpisany od lipca 2024 roku aż do 2032 po to, by ograniczać zatrucie powietrza, które ma wpływ na nasze zdrowie, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Parkowanie w miastach coraz droższe, choć do limitów daleko. Według analiz wprowadzenie pierwszego etapu będzie dotyczyło 2% aut, a w kolejnych etapach 27, 55 i 74%. Strefa obejmie większość Śródmieścia, fragmenty Woli, Ochoty, a po drugiej stronie Wisły Saską Kępę, część Pragi Północ i Południa. Oczywiście będą też wyjątki. W strefie będą mogły poruszać się samochody służb ratowniczych, pojazdy zabytkowe, samochody specjalne, na przykład śmieciarki, oraz auta osób niepełnosprawnych. Miasto zastanawia się nad wprowadzeniem wyłączeń czasowych, na przykład w przypadku konieczności nagłej jazdy do szpitala. No, wygląda na to, że znowu zostaniemy zmuszeni wręcz do zmiany swoich przyzwyczajeń, tym razem na rzecz czystego transportu. Czy to oznacza, że już niedługo będziemy musieli się pozbywać naszych starych samochodów, dobrych aut z silnikami benzynowymi i diesla na rzecz elektryków, które są zawodne? Analogiczne historie nasuwają się same. Przypomina się to wprowadzenie prohibicji w Stanach Zjednoczonych, kiedy to zakazywano sprzedaży alkoholu i jak to się wtedy skończyło. Ludzie i tak znajdowali sposoby na jego zdobycie, a przestępczość tylko wzrosła. Czy teraz będzie podobnie z autami? Czy zaczną się pojawiać jakieś gangi przemycające stare diesle i benzyniaki do centrów miast? No, jest takich przykładów mnóstwo, kiedy podobne sytuacje miały miejsce. Pamiętacie, jak kilka lat temu wprowadzano kolejne to ograniczenia prędkości, kolejne to restrykcje? Jakie były wtedy reakcje kierowców? Jakie teraz są reakcje kierowców, kiedy mamy mandaty kilkukrotnie wyższe niż przed laty? Wszyscy oczywiście narzekają na to, że to bez sens, że już i tak nie ma gdzie jeździć, jak jeździć, po co kolejne ograniczenia? No ale mimo wszystko zaczynamy się do tego przyzwyczajać i teraz chociażby mimo tych wstępnych zaprzeczeń, jeśli chodzi o prawa pieszych na przejściach dla pieszych, no to faktycznie teraz po prostu kierowcy się zatrzymują przed przejściem i już nie budzi to jakichś większych kontrowersji, bo ludzie przyzwyczajają się do takiego stanu rzeczy, czy jest on w porządku czy nie, to już zupełnie inna sprawa. Przyzwyczailiśmy się do takich zmian i już ich aż tak nie zauważamy. Czy za kilka lat będzie podobnie z tym czystym transportem i zakazem wjazdów do centrów miast? Nie wiem. Jeśli chodzi o za i przeciw, to z jednej strony trzeba przyznać, że ograniczenie emisji spalin może być ważne dla naszego środowiska, jasne, tylko czy faktycznie jest przyczyna tych wszystkich samochodów, które jeżdżą po centrach miast. Jednak z drugiej strony musimy brać pod uwagę też koszty, jakie to będzie generowało dla właścicieli starych samochodów. Czy będą oni mogli sobie pozwolić na zakup nowego pojazdu, czy miasto przewiduje jakieś rozwiązania dla nich, tak jak dostarczanie jakichś dotacji czy programów wymiany i czy w ogóle miasto na to stać. Jedno jest pewne, dyskusja na ten temat jest niezbędna i warto przedyskutować wszystkie za i przeciw i przemyśleć, jakie będą tego konsekwencje. Ja osobiście nie jestem posiadaczem samochodu. Kierowcą jestem, czasami wynajmujemy, jak jest potrzebne, ale tak to się poruszam komunikacją miejską. I jak dla mnie ten sposób transportu w Warszawie jest najlepszy, najefektywniejszy, najfajniejszy, najbardziej ekonomiczny, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mogę w tym czasie jeszcze sobie popracować na przykład, albo nawet, nie wiem, obejrzeć coś, czy pograć, cokolwiek, podyskutować z kimś, jak z kimś jadę, spędzić czas z dziećmi, a za kółkiem, no to niestety nie dość, że to często trwa dłużej, zwłaszcza w zakorkowanych miastach, a po drugie, no musisz być cały czas skupiony. Piszcie, jakie są wasze opinie na ten temat, a już będę leciał. Trzymajcie się ciepło, no i heja.